To nie jest żart, pora przełamać strach. Kim jestem trwał, ty chyba nie jesteś już sama. Widzowie, to już kolejny dzień w tym domku, którym się kryjemy i bronimy wioski villagerów, ale niestety pogoda nie jest dla nas łagodna. Cały czas wieje, cały czas wichura, huragany, nie wiadomo co się dzieje, nasza zapora nie wytrzymała. Spójrzcie jak ona wygląda i widzicie te kłęby takie, dymku czy czego to jest kurz z drzew i wszystkiego innego. Normalnie drzewa latają, zwierzęta latają, jest bardzo, bardzo niebezpiecznie, a my musimy uchronić tych villagerów i chyba tak sobie nie poradzimy, chłopaki. Słuchajcie, ja wpadłem na pomysł. O, w ogóle burza jeszcze jest. Czemu ja zbrojki nie mam? Ej, czekaj, stój. Czemu ja zbrojki nie mam? Nie wiem, ale ja mam. Ja mam ubraną i jestem bezpieczny. No nie aż tak bezpieczny, bo może mnie dźwignąć i mogę iść tam w chmury. Ale słuchajcie, widzowie, chodzi mi o to, że musimy uchronić villagerów, bo po to tutaj przyszliśmy, co nie? Także widzowie, na sam początek zostawcie łapeczkę w górę, żeby nas zmotywować i zrobić jakiś bunkier dla villagerów, żeby ich wszystkich ukryć. Na razie jest słoneczko. My już tutaj całą noc przesiedzieliśmy i powiem wam, że to grzmi, grzmi, pada i wiatr cały czas. Tu się formuje tornado powoli, zobacz na to. Chłopaki, słuchajcie, musimy najpierw chodzić po domkach villagerów i sprawdzać, co oni mają w skrzynkach. Na przykład w tej skrzynce, to zobaczcie, co tu było. Tu było mlecz, nasiona, pomidora. A, tu były jabłka i ziemniaki, bo ja sobrałem. A, były jabłka i ziemniaki, dobra. To słuchajcie, no w sumie to nie jest nam potrzebne, chyba że do jedzenia. Potrzebujemy czegoś lepszego. Poszukajmy u villagerów, co oni tutaj mają. Mają jakieś skrzynki? Tutaj nie, to jest pusty łóżko, domek. Ale się przyda łóżko nam. Dobra, to może się rozdzielmy, co? Alek, ty idź tam na prawo, Smajstow, ty tam na lewo, ja a ja idę tutaj. Ja się boję co? Sam, ja się sam boję, wiesz? Boisz się? No dobra, Smajstow poszedł. Okej, to ty chodź ze mną, ale wieje, co? Normalnie no, zaraz nas zerwie. No strasznie, ty zaraz porwie nas, te ty, domki. Słuchaj, tutaj domek też jest pusty, nie ma żadnej skrzynki. Skrzynki, także ale łóżka idziemy bierze dalej. Sobą, bo łóżka są potrzebne dla villagerów. No w sumie bierzcie co tam będzie potrzebne. Dobra. Ja wezmę tutaj, czekajcie, oni mają normalnie pochodnie, pozabieramy je też, bo jak się wkopiemy pod ziemię, to pod ziemią będzie ciemno, nie? No także tak. Musimy się zabezpieczyć. Bierzemy normalnie dobra, wszystkie, wszystkie te elegancko. Ja biorę łóżko. Łóżko też, tak jest, dobra. No i co, nie mamy żadnej łopaty nawet, żeby się wkopać na dół. No dobra, no jakoś się poradzimy, ale, łapki ale mamy. Ale znalazłem, patrz, pa, do tej skrzynki. Ło, co to jest? Ile tego tutaj jest? Ile kamienia, desek, wszystkiego. Jesteśmy uratowani. A tutaj, ty, jakieś nowe narzędzia. Ej, ale nie zabieraj wszystkich, ja też chcę się pobawić. Dobra, Alek, czekaj, oddam ci, trzymaj ten mieczyk i trzymaj, dobra, tyle ci wystarczy? No, wystarczy mi, mam jakiś harpun, mam mieczyk. Zawołaj Smajstowa, o, Smajstow przyszedł, słuchaj, weź sobie jakieś rzeczy, tylko uważaj na to, bo nie wiadomo co to jest. Ła, ale miecz mam, ty, pan na mnie. Ej, uważajcie delikatnie, co jest grane. Ej, on jest ja taki większy niż wcześniej, a tutaj mam coś takiego. Ej, a co to jest za broń? Broń na ziemniaki, armata na ziemniaki. Co? Ej, Alek! Z ziemniakiem dostałem. Z ziemniaka masz normalnie ziemniorem w łeb dostał. Ej, chłop ziemniakami strzela. Ej, opanuj się. A masz. Ej, co? Załatwiłem cię? Jak to możliwe? Przecież ja tylko wykorzystałem 5 ziemniaków. Masz co? I ziemniakiem nie załatwił, ty. Dobra, sorry, Alek. Słuchaj, pogoda się uspokaja, w nocy ma dobra, być... Dobra, masz przegibany. Co ty robisz, stary? Ej, to bo zaraz tu zdenerwowałeś mnie, wiesz? Nie rób mi nic złego. Nie! Wow, coś ty stworzył tu. Ej, co chłopie. Ja zrobiłem? Dobra, uważaj, nie baw się tym. Słuchaj, mamy łopaty, więc wkopmy się i zrobmy wielką, ogromną... jak to się mówi? No, nie atakuj mnie. To nie ja cię atakuję. A co mnie atakowało? Coś no, Smajso cię tam strzelał. A, dobra. No nie bawcie się, musimy wykopać jak najszybciej ten tunel. Nie tunel, tylko ten, jak to się mówi. Ale jak to się mówi, bo zapomniałem. Tajna baza, wkopujemy tajną się, tajną bazę, dobra, robimy tajną bazę. Chociaż chodziło mi o coś innego, no ale dobra, bunkier, mniejsza o to. Bunkier, o właśnie, o bunkier mi chodziło. Zabrakło mi normalnie tych słów, no ty ale dobra. Stary, dawaj pochodnie, bo ciemno się robi. Słuchajcie, my tutaj kopiemy bunkier, a wy możecie zostawić subskrybera takiego czerwonego, jaki właśnie wam się wyświetla. Dobijamy 300 tysięcy. U mnie na kanale Ualka 200, także kliknijcie, jeżeli dokładnie, możecie, oczywiście, klikajcie. Jeżeli chcecie. O. A my kopiemy dalej, ty, musimy to powiększyć. Ej, pa. To? Siup, czekaj, siup, o, widziałeś? Ej, jak ty to zrobiłeś? Co ale to fajne. Taka rękawica. Ja też to spróbuję, mam coś takiego, dobra. Wow, czekaj, o. Ej, wylazłem, patrz. Ty, czekaj. Wow.
Sorry, to nie jakaś jest broń? To samo. Nie wiedziałem, jak to działa, myślałem, że to jest to samo. Tu jest jakaś łapka. Czekajcie. O, dobra, ty, ale fajne. Ej, Szemek, co się dzieje na zewnątrz? Wichura jest. Wichura, Sahara teraz. Sahara, normalnie piasek. No. O, stary, co się dzieje? Dobra, Smajstą, musimy tutaj zrobić drabinki, żeby zejście na dół było. Ale wieje, normalnie nie piasku z Sahary. No, dawajcie na dół, dawajcie wieje. Na dół. Dawaj, dawaj, schodzę. Szybko na dół, na dół, na dół, na dół. Zjedzmy sobie w ogóle złote jabłko, bo dostaliśmy, w skrzynce były. Ja także się możemy sobie zjeść. Zjem. I normalnie możemy tutaj wykopać wielką, ogromną dziurę, ogromny bunkier i zaprosić tu wszystkich villagerów. Nie dusz się, od tego piasku. Ten piasek, wypluj go, wypluj go. Musisz go wypluć, tego piasku, no. To od tego piasku, Alek, nie wdychaj tego piasku na zewnątrz, bo on jest bardzo, bardzo zły. Ej, stój, czy ty masz TikToka i jeszcze mnie nie obserwujesz na tej aplikacji? Jak możesz w ogóle? Dlaczego tego nie robisz? Weź zostaw obserwację, zaobserwuj mi na TikToku. To masz teraz na ekranie. No weź, no co ci to szkodzi? No weź, kliknij. To taki przycisk, obserwuj. Radę, ja wiem, że dasz radę. I normalnie to siadło na gardle i nie mogę tego się pozbyć. No ale tak, dobra, miejmy nadzieję, że piaskiem. No weź, uspokój się. No ale zobacz, co się dzieje u góry. Tam jest sam piasek. Patrz, to trzeba było się zatkać, chodź. Patrz, wchodzimy na górę i wam pokażę. Patrzcie, widzowie, jaki tu jest piasek ze Sahary. Villager, villager, chodź, chodź, schowasz się, villager, chodź. Się. Ja ci szybko, pomogę, szybko, chodź. Szybko, bo się udusisz w tym piasku. Ty, no nie, on patrzcie, ja go złapię. Złap go, o. Złap go. Mam złap go. Go, złap go. Patrz, trzymam go. O, Alek, dobrze, dobrze. Czekaj, Alek bo, ma. Ej, złapał mnie. Ty. Czekaj, ej, bo ja też was ej, złapałem. Bo ja wiszę na nim. No ej, dobra, czekaj, villager chciał się zabić. Ej, jak zejść z niego? Ej, ale tu jest piaskownia, dobra, chodź, Alek, nie baw się, idziemy robić ten bunkier, musimy ja tu wszystkich villagerów sprowadzić. Dobra. Co ty mówisz? Otknąłem na villagerze, gdzie ty jesteś? Cię no chodź, ja kopuję, bunkier robię, chodź dobra. Tutaj nam pomóc. No bo tu nic nie widać, szybko. Ty, a mamy jakieś bronie, może tymi broniami szybciej da się wykopać coś, co? Musimy no, wypróbować spróbuj, je. Bo ja mam tylko kill off, mieczyk, czekaj, mieczykiem spróbuję. Dobra, czekaj, odsuń się i bum. Mam jedno serce, czekaj. Story, to nie jest dobra, jednak do tego. A ja? Czekaj. Też no, nie. Spróbuj tym mieczykiem albo czymś. Właśnie zrobiłem, nie zadziałało. Nie zadziałało? A macie, nie wiem, jakieś bronie, żeby to normalnie tutaj rozwalić? Mi to nie działa, tu jest tarcza. Trzymaj, Alek, to dla ciebie. Tarczą na pewno rozwalisz kamień, no. No właśnie. A może ziemniakiem? A masz. Dawaj ziemniakiem, ale a nie masz. We mnie. Dobra. To dawaj kill-offem kopiemy. Kill-offem na łatwiznę nie pójdziemy, musimy wykopać to kill-offem i szybko wtedy idziemy po villagerów. Smajstą, rozkładaj tu łóżka, mebluj ten bunkier, żebyśmy mogli tu jakkolwiek przeżyć w normalnych warunkach, a nie jakichś kamiennych. My tu z Alkiem wykopiemy, poszerzymy trochę ten bunkier, żeby było miejsce. Każdy ja będzie miał swój kawałek. Staw, a nie, po co ty te pochodnie brałeś, jak wow! Ty... Co to było? Nie wiem, to nie ja. Majsto, co ty masz za sprzęta? Sebek, kładź pochodnie! Patrzcie, jaki on ma kill-off! Ja! Ej, ale zrobił, ale porobił! Musimy to zamurować, bo niestety się wylewa skądś woda, chociaż no, może to jest... No, niestety... woda jest pod spodem, to może wreszcie tak, tsunami. Tak, ale słuchaj ty, będzie co pić. To pewnie z tego tsunami, bo to pod ziemią się zbiera i wtedy to normalnie wywala na górę, ale to nie? Chyba także... jest morska woda, bo ona spływa z morza tam, widzisz? No przecież my jesteśmy obok morza, Alek. No to słoną wodę będziesz pił, widzisz, to się zatruć. No da się, normalnie od biedy można wypić, nie? Jak to nie, mówią. No co ty, tak się nie robi. Dobra, zrób tu schodki, zrób tu ładnie, żeby było jakieś wejście na górę. Dobra, może ja zajmę się schodkami, coś takiego no, wykombinujemy. No, schodeczki, zrób. Dobra, już, wystarczy. Tyle no będzie git. Jest, no. No i w porządku, wszystko ładnie, pięknie, każdemu się podoba. Tylko tutaj, Alek, trzeba trochę podrównać, wiesz? Bo podrównać? Mi się to nie no bardzo, dobra, no. Ale to mamy przetrwać, czy mieć ładnie, no słuchaj. No ładniej musimy przetrwać i ma być komfortowo i ma być ładnie i pięknie. Co się stało? Ktoś coś rozwalił. No Smajslo coś tutaj nawala jakimś kill-offem. Pokaż mi ten kill-off w ogóle. Smajslo coś się strafił. Ajajaj, co on tu narobił? Ty, pokaż mi tego kill-offa, weź mi go, daj. Gdzie ty jesteś? Tu jestem, za tobą. O, tutaj. Daj mi kill-offa, czekajcie. Wezmę tego specjalnego kill-offa i rozwalę to. Ej! Musiał ci dać. Ej, mi ten kill-off nie działa! Co jest grane? W ogóle ciemno mi się zrobiło. Zapali mi ktoś słońce, światło? Słońce, światło, no masz pochodnie, no to czemu ich nie stawiasz? Pochodnia w sumie tak, dobra, weźmy pochodnie w rękę i czy ona coś nam da? Nie, nic nie dała. Nie wiem czemu, ale było przed chwilą jasno, a teraz znów jest ciemno. Mniejsza o to, idziemy po villagerów, musimy ich uratować. Smajstą, rób tutaj bazę, ona ma być równa, ładna, piękna, dobra? Ej, bo na Boże ciemno się zrobiło, ty.
Dobra, chodź, Alek, widzę właśnie, na dworze ciemno, a dlatego tutaj w środku też ciemno jest. Dobra, postawimy tu pochodnie, już będzie trochę jaśniej. No chodź, i tu tutaj, postawimy chodź, pochodnie. Chodź. Idę. Porywam mnie! Alek, Alek, Sebek. Alek, jest tornado, chyba nie dojdziemy do tych villagerów. Sebek, gdzie jesteś? Idę do jakiegoś domu villagerowskiego. Hops, co? Delfina osłapałem jakiegoś. Ej, świnka się rozwaliła obok mnie. Nie dam rady wejść niestety. Nie dam rady do domu villagerowskiego wejść. Dobra, Alek, słuchaj, to już jest noc i dlatego mamy taką pogodę. Złaź tu na dół. No jak masz zejść na dół, ściągnij mi jakoś. Dobra, może tak? Może z tej strony? A może tak od góry? A może od dołu? No nie wiem, jak mam zrobić zdjęcie, ale wiecie co? Tam, gdzie mi się udało zrobić zdjęcie, to dałem na Instagrama. Więc jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie na Instagramie, to zaobserwujcie. Teraz tu wam się wyświetla mój Instagram, bo wiem, że dużo osób, które tutaj mnie ogląda, nie obserwuje mnie na Instagramie, a wiem, że to dla was jest tylko jedno kliknięcie, więc zaobserwuj mnie na Instagramie i oglądajcie dalej mój wspaniały odcinek. To czekaj, idę do ciebie. Alek sobie nie może poradzić, muszę mu jakoś pomóc. Tylko niestety drawinki nam się rozwaliły. Ej, nie wejdę, nie pomogę ci chyba. Jak nie pomożesz? Mnie to rado wciągnęło. No nie dam rady ci pomóc, bo tu drabinki się rozwaliły. Spystone! Nowe drabinki! Gdzie on pomocy! Jest? Gdzie jest Spystone? Halo! Spystone! Pomocy! Patrzę! O, dobra, ej, spadam w dół chyba! Dobra, czekaj, Alek, już idę do ciebie. Ściągam zbrójkę i też idę do góry zobaczyć, dobra, co tam się dzieje. Jestem. Czekaj, ale ja muszę zobaczyć, co tam się dzieje. Wywalmy na przykład ale ten blok, znowu ten wciąga. Nie jest potrzebny. Dobra, i co byśmy mogli jeszcze tu wywalić? To wywalmy i to wywalmy. Dobra, a czemu mnie nie chce wciągać? Halo! Nie ja wiem! Ja chcę do góry! Do Alka! Czekaj, ja tu walczę z żywiołem! Dobra. A mnie nic nie wciąga. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Gdzie jest ta baza? Gdzie ty jesteś? To jeszcze nie jest mocne, ja jestem tutaj po wiosce villagerów chodzę. No, czekaj, jestem też w wiosce villagerów. W którym miejscu jest nasza baza? Nic nie widzę. No jak to koło fontanny, tutaj dziurę masz normalnie. A gdzie jest fontanna? Jest elegancko. No tu jest fontanna, jestem koło niej. Dobra, czekaj. Ale nie widzę cię. Widzę fontannę. Widzisz ją? Tak, siema. O, siema, gdzie ty byłeś? Łanie mi mnie, bo mnie znowu wciągnie. W tornadzie byłem, wciągnęło mnie. Ty, a czemu mnie nie chce zabrać? Nie wiem, jesteś za gruby może. Schudni. No dobra, ty. Mniejsza o to. Idziemy do villagerów, musimy ich zabrać do naszej tajnej bazy, bo niestety te domki chyba długo nie wytrzymają. Także dawaj, idziemy tutaj do tego domku najpierw. Zobaczymy, czy tu jest jakiś villager. Dobra, chodź. Alek, o nie! Sebek, ciągnie mnie! To jednak działa, to jednak porywa! Alek, dobrze mówiłeś! Mówiłeś prawdę, nie kłamałeś, ale tych bloków lata. Dobra, muszę ubrać się, żeby wylądować na dół. To weź sobie diamentową zbrójkę, ubierz i ląduj razem ze mną! Ale jak mam lądować w chmurach? Wszystkie bloki latają, co się dzieje? O nie, padłem. Grant Smiley spadł z wysokiego miejsca. Dobra, klikam odrodzenie. Ja wchodzę 3, do domu. 2, 1, pyk i gdzie jestem? O, jestem koło ciebie. Tak, jest obok mnie? Nie, a koło Smiley'a. Dobra, my mamy tutaj odrodzenie i już ogarniam. Ej, chłopaki, ogarniam. Jestem w domu w ogóle obok. Delfiny! Delfiny tu wyszły, chłopie, z tego jeziora. Znaczy nie jeziora, ej, widzisz mnie? Ty patrz przez okno, patrz przez okno. Przez okno? Czekaj, no tu jestem. Patrzę. Nie widzę cię. A wrócam. Gdzie? Tam, a no widzę cię. Cześć. No. Siema. Ty nie wiem, czy wychodzić, bo jest trudna sytuacja. Ja też bym nie wychodził stąd, wiesz? No, a może spróbujemy, co? No dobra, to wychodzę, ale bo od razu łap się ze mną pływają. Za podłogę się łap tym takim chwytakiem. Dobra. Idziemy do tajnej bazy. Chodź szybko. Panowie. Nie uratujemy villagerów, bo jest zbyt mocno wietrznie, a ja nie mogę iść do przodu. Patrzcie, próbuję. No, możesz dawaj, tym chwytakiem. A, dobra, rozumiem. Okej, jestem na dole. Udało się. Ej, a tu Smajstow co postawił? Ale tu jest ciemno. O nie, ja nie mam żadnych tych. Tyle villagerów tu miało spać. Prawie jestem. Nie ma żadnego. Gdzie ty jesteś, Alek? No próbuję wejść. Dałeś radę? Nie mogę, bo mnie wciąga. O, już, prawie. Dawaj, ja cię wciągnę. Dobra, o, udało elegancko. Się. Jestem. Dobra, słuchaj, ty, tu jest ciemno, nie? Ty też masz ciemno? Nie, ja mam jasno. Jak ty masz jasno, ja mam ciemno? No nie wiem, może ja oczy otworzyłem, a ty nie. No nie żartuj sobie, ty knypku, bo zaraz ziemniaka dostajesz. Ała, a ty zaraz miecza mojego. No co robisz? Uważaj! Mam uważaj. W ciebie trafić? Mamy villagerów ratować, a nie ciebie. Co ty sobie wyobrażasz? No właśnie, się panuj. A ty, mały! Aha, wygrałem! Padłeś? Nie, jestem obok ciebie. A, dobra. Nie widzę cię, bo tu jest ciemno. Okej, tylko drabinki mi się zniszczyły. Ej, rozwaliłeś a w ogóle wszystko. Gdzie jest Smajstow?
Nie wiem, i może go porwało, ty! O nie, musimy pomóc mojemu bratu, ja dawaj na górę! Ja tam nie wchodzę, tam jest ogniste coś. Dawaj na górę, idziemy, choćby nie wiem co się działo. Ale o, my już nie wrócimy wtedy. Słońce mi się zapaliło, widzę jasno. Jasno widzisz? No, tylko to jest naprawdę ogromne pomieszczenie, tutaj bunkier i to nie byle jaki żeśmy wybudowali. No, tyle to znaczy, łóżek. Smajslo tu wybudował. O, Smajslo wrócił. Siema, Smajslo, on naprawił drabinki, elegancko. A co, wychodzimy? A co tam? No, idziemy zobaczyć, coś bo na górze się dzieje. Ja się boję trochę, ale dobra. Tylko tych villagerów musimy zgarnąć. Ale co tu się dzieje, ej? Mam wrażenie, wychodzimy, że villagerów to już porwało. Wow, ej, tornado nadciąga! Co jest grane? To wszystko się skumulowało ze sobą! Patrzcie na to, wyjdźcie z zewnątrz! Ogniste tornado się zrobiło! Musimy podejść tam bliżej, ale ciepłe te tornado, tam się pali wyspa jakaś. Chłopie, pierwszy raz coś takiego widzę. Ej, bo tu się kolejne stworzyło tornado obok nas. Gdzie? Tak, wciąga mnie. O. Oczywiście, o nie, mnie też ciągnie. Dobra, mnie też trzymam ciągnie, się, nie. Trzymam się. Ej, nie, pali nie, cały nie, las. Nie, lecę do góry, ale tu jest gorąco. Ej, duża bo domki rozwala nam. Jak to domki rozwala? No, wszystkie bloki latają! Rozwala bloki nam, ja się trzymam, ale mi zaraz musimy płonie. Iść do bunkra, musimy to przeżyć, ty! Nie mogę! Ja tutaj... Jakie czerwone niebo! Jestem pomocy. Naprawdę wysoko! Jestem w środku tornada! Jestem koło słońca, słońce mam tam. Jak ja mam pomocy, ty nas wciągnie! Nie wiem, ale czekaj, ja muszę ściągnąć zbrójkę. O, i teraz przeżyję? Dobra, teraz założyć. Szybko założyć. Jestem ale w domku, gdzie jesteś? W domku o, jestem jakimś. Latasz, kto tam lata? Czy to Smajslo? To Smajslo chyba. No nie mogę wylądować, znowu lecę w górę. Trzymam się, złapałem. Ale to tornado jest mocne. O chłopie, nie damy rady chyba. I pioruny uderzają, wszystko się rozwala. Czekaj, a może łapką się przyciągnę, co? Rzucę i cyk, leci. A nie, to leci w którą stronę? Wieje wiatr. Oj. Dobra, spadamy na dół. Czekaj, ja próbuję muszę do bazy dojść. No nie, drugie tornado mnie wciągnęło. Co jest grane? Nie mogę wylądować. Cała nasza wioska nie przeżyła. Skończyło się. Ej, patrzcie, kawałek muru tylko został tego, co żeśmy na początku wybudowali Sebek, w pierwszym gdzie odcinku. Jesteś? A tak w ogóle, widzowie, to jest drugi odcinek, nie? Jak nie oglądaliście pierwszego, no to sobie obejrzcie, a my musimy jakoś wylądować. Miejmy nadzieję, że przeżyjemy te tornada. Dobra, ląduj, Sebek, ląduj, nie ej, przeżyłem. No, wylądowałeś? No! Ja nie. Wciągnęło mnie. Nie tak to miało wyglądać. Ja jestem poza wioską, gdzie się wrzuciło poza wioskę. Dam radę. Ja idę z tym tornadem do góry teraz. Teraz w dół. Sebek, gdzie jesteś? Ja nie wiem, co się dzieje. O, lecę. Wylądowałem. Do wody przeżyłem. To ty? Widzę cię, Alek. O, cześć. Alek, tu jestem, we wodzie. Idę weź do ciebie. Weź mnie do siebie. No, próbuję. O, dobra, już idę do ciebie. Musimy dojść do bunkru i tam się schowamy, nie będziemy z niego wychodzili. Dobra, hop, czekaj. Hop, no, przyciągaj, dobra, daję radę, idę. A ja zaraz lagi. Wejdę. I co, dajesz radę? O, jest obok ciebie! No, tam jest brata, nie! Nie tak to miało wyglądać, ale... Dobra, ja prawie w maszyn, czekaj! Nie dałem rady, wichura. Smajslo tam stoi. No dobra, czekajcie, latam cały czas wysoko, razem z blokami i innymi zwierzakami, ale ja bym chciał już wylądować, dla mnie to nie jest śmieszne, ja już chcę do domu, mama! Sedek, dasz radę. Dam radę czy nie dam rady? Dasz. To mnie nie wciąga tak mocno, że nie mogę wejść tam. Dobra, teraz ląduję i wchodzę do bazy, na poważnie. Damy radę. Znowu się tornado stworzyło we mnie. Ląduję i bum, dobra. Ej, Tomek porywa cały za mną. Ale grzmoty się uspokoiły, spadam powoli w dół. Ja jestem już na dole, przyszyłem. Gdzie jesteś na dole? W bazie. A właśnie, wioska jest tam, ja muszę tam wylądować, ej, nie tutaj. Dobra, jesteś w bazie? Czekaj, ty, pogoda się zrobiła, słoneczko wyszło. Co jest grane? Okej, jestem, udało się. Czekaj, ja do ciebie zaraz dojdę, tylko muszę dojść tutaj najpierw. Sebek, gdzie jesteś? No, płynę morzem, nie wiem, gdzie mnie to tornado wywaliło. Ja cię znajdę, ja cię odnajdę, gdzie jesteś? Czekaj, cyk i cyk, przyciągam się cały czas, wiesz, żeby było szybciej. Przyciągasz się na wodzie? Nie na wodzie, normalnie na tym, już jestem na blokach. Widzę cię, tam gdzie jesteś. W prawo, Sebek. Prawo? Się nie... A tu tutaj jest wioska, rzeczywiście, ja szedłem tam. Dobra, już idę do ciebie. Chodź, wciągnę cię, chodź tu.
Dawaj, dawaj, przyciągnij mnie, przyciągnij mnie. A bo ty się słab, o, mnie, słab się mnie. No ale nie mogę, nie dolatuję. Musisz przytrzymać. O, o, dzięki. No to miałeś przyciągnąć siebie, a nie mnie. Ja nie mogę siebie, no we wodzie, musisz, o dobra. Mocniej tak powiedzieć, trzymasz prawie, dobra, nie puszczasz. Dobra, dobra, dobra. Ej, powiem wam, że pogoda się uspokoiła, są małe chmury, jest wioska strasznie rozwalona, nasz mur niestety nie wytrzymał, ale... Ale wiecie co? Ale żyjemy i to jest chyba najważniejsze. Co? Ale przetrwała nasza myślicie? Baza. Jaka baza? To podziemna. A właśnie, baza. Musimy zobaczyć, co tam w bazie. Alek, no. Ja jestem szczęśliwy. Ja też, ja jestem tylko wieśniaczków, wiesz? Nie ma, wiesz? No, mieliśmy w sumie ich uratować, ale Sebek? Oni sami nie chcieli. Sebek? Połapali się, zagasimy, co? Co to jest za stworzenie? Gdzie? To jest jakiś kunolis? Ej, co to jest? Nie Ej, wiem, koleś. Pierwszy raz coś takiego widzę. Ej, gościu! Czym ty jesteś? Oddawaj villagerów! Oddawaj villagera, ziomek! Ej, może to on zrobił, czekaj, a masz ziemniaka, czekaj, a masz ziemniaka! Czekaj, ja go załatwię, oczuj się! Dawaj, z ziemniaka go! Ej, więcej ich jest! Co jest? Jak Wynocha! Odejdźcie ode mnie! Co tu się stało? Skąd oni się biorą? Ej, nie wiem, ty, mały kotu! Ej, może to wieśniacy są mali jacyś. Ej, właśnie, może to przez tornado takich wzięło, smutowało. No, być może. Dobra, chodźmy na dół, zobaczmy tutaj, jak to wygląda. O nie, u nas się zadomowiły nietoperze. I zombiaki. I nawet ty, zombiak. Zombie, atakuj go. Ej, co ja zrobiłem? Nie wiem, co ty masz w ręku? Ej, co to jest? Czekaj, ja też spróbuję. Ej, ja też, patrzcie. Ale super. No, ale ty, atakują mnie jakieś małe szkraby, ej, co to patrz, jest? Co ja mackami uderzam. Ej, co to za robaki, No nie wiem. Jakieś robaki po tym tornacie kraby, zaczęły być. To są być. Kraby, chłopie. Dobra, czekaj, rozwalę je. Mam tu taki sprzęt i... O, masz. O. Chodź tutaj. Alek, nie, masz. Nie, dobra, zostaw mnie. Odejdź. Słuchaj, nie rób, nie rób, nie rób, nie rób, nie rób, nie rób. Słuchaj, słuchaj, ja ci powiem tak. Najważniejsze, że my przeżyliśmy. No tak, to że villagerowie nie przeżyli, to nic. Oni się odrodzą, oni będą żyli długo i szczęśliwie. Widzowie, kolejny raz daliśmy radę. Pogoda nam jest straszna. A więc jakbyście kiedyś byli w problemie, że byłoby tornado czy coś, weźmie pusialek. Ale się na barana. Puść mnie, bo cię rozwalę. Słuchajcie, widzowie, jakbyście byli kiedyś w takim problemie z pogodą, nie? Byście mieli problem, to śmiało możecie dać znać. O, w ogóle małe tornado przyszło. Co to robi? Małe tornado? Co za postać? Ej, co jest? A masz! Ej, masz. Ja go załatwię! Nie, to mnie rzuca. Nie, ja już byłem porzucany, ja nie chcę być rzucany. O, dobra, rozwaliłem. Okej. Okay. Ale żyjesz, żyjesz. No, żyję. No, widzowie, było ciężko, ale sobie poradziliśmy za pomocą tych super broni, które tutaj otrzymaliśmy od wiśniaków. No niestety tak wiśniacy nie przetrwali, no ale najważniejsze, że jesteśmy tutaj we trójkę razem i to my żyjemy. Więc widzowie, jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, tak samo subika na naszych kanałach. No i podajcie na mój drugi kanał, Alek Diamond Team. Dokładnie i widzimy tak. się już jutro. Ty klaszczesz? No. No to siema, widzimy się jutro, pa!